drodzy, dziś biorę udział w wyjątkowej uroczystości 18, która jest dla mnie turboważna też ze względów osobistych. Tu będzie na pewno wspaniała zabawa trwała do białego rana, ale zanim porozmawiamy o zabawie, to chciałam Wam opowiedzieć trochę o kulisach powstawania takiej uroczystości, o tym jak nam szły tutaj przygotowania i na jakie dekoracje się zdecydowaliśmy. Zobaczcie. Pierwsza i podstawowa rzecz, która jest bardzo ważna w dekoracjach, to tak zwana wizja lokalna, czyli jedziemy zobaczyć tą przestrzeń, która będzie dekorowana. Dopasowujemy dekoracje do przestrzeni. Lokal jest w stylu bardzo glamour, tu jest bardzo dużo różnych takich mebli, dekoracji, wazonów, obrazów, luster. Generalnie za pierwszym razem, jak wyszłam, to myślałam, że jestem w przestrzeni domowej. Trochę to tak wyglądało. Balony są bardzo wdzięczne, ale dosyć istotną rzeczą jest to, jakiej są jakości. Generalnie mamy teraz dostęp do bardzo dobrej jakości balonów. One mają fajną kolorystykę, mają różne rozmiary, z którymi możemy się pobawić. I na tym to teraz polega, żeby wykorzystywać to w przestrzeniach. Czyli robimy takie formy dużogabarytowe, bo one bardzo ładnie po prostu wyglądają. No generalnie nie ma mało balonów, jest dużo balonów, jest przepych i wtedy fajnie to wygląda. Kolor złoty, złotego chromu jest bardzo efektowny, bardzo widoczny, natomiast wprowadzanie tutaj jakiejś innej kolorystyki przy tej ilości różnych przedmiotów w różnych odcieniach, różnej tekstury, uważam, że zaburzyłoby kompletnie tą koncepcję. Pierwsze, co zobaczą goście, to tą wielką ścianę z tych olbrzymich balonów, które są bardzo dekoracyjne i zarazem spełniają rolę ścianki do zdjęć. W ogóle nie pamiętam swojej osiemnastki, pewnie dlatego, że nie była zrobiona w takim super fancy miejscu z takimi super dekoracjami. W ogóle ja nie wiem, czy miałam osiemnastkę. Dla tych, którzy wiedzą to, co to był klub Sarp, było to w Sarpie, najlepszy klub w Warszawie. Wyglądało to bardzo ostro i było mega wesoło. Moja osiemnastka ogólnie była bardziej halloweenowa. Był temat halloweenowy, bo 28 października, no to tak, Halloween prawie. Nie mam pojęcia w ogóle, jaka byłam osiemnastka, więc nie pamiętam, co miałam na sobie. Wtedy to były lata filmu Gorączka sobotniej nocy. Na pewno wyglądałem jak John Travolta, czyli czarne spodnie, czarna koszula, a oczywiście spodnie rurki i tak dalej, a włosy zrobione na żel. Wyglądałem jak John Travolta, tak. Co do ubrania, no to tak bardziej casualowo, codziennie. Przebrałam się za Damona Torrance z książki Penelope Douglas. Ja ogólnie moja osiemnastka wyglądała tak, że ja miałam niespodziankę, więc ja tak naprawdę wyglądałam, miałam bluzę tylko, ale ogólnie dobrze się bawiłam i wszystko było super. A Basia... Ja rodzinnie. Rodzinną miała bardzo, tak. Więc myślę, że jej stylizacja była bardzo taka casual. Dokładnie. Czyli sukienkę miałaś? Tak, sukienkę. A jak wyglądała? Słucham? Jak wyglądała? A taka biała, długa. Szczerze, jakoś ze dwa dni. Gotowywałam się... No... 2 godziny? 3 godziny. Nie. Ja 3 godziny. Ja z godzinę i z tobą z pół godziny. Tak, bo my razem byłyśmy, się przygotowywałyśmy, no to Basia godzinę, ja 3, bo jeszcze 2 wcześniej, ja sama. Żeby był fajny facetem. Przede wszystkim. Żeby był kochany i żeby kochał. I żeby był fajny. Przede wszystkim. Żeby go więcej ludzi kochało niż nie lubiło. Udanych połowów rybnych. Szczęścia, fajnych prezentów, grona znajomych, którzy są tutaj super. No i miłej zabawy w ogóle tak w całym życiu, tak. A więc ja życzę Oskarowi jak najlepszego życia,
dużo zdrowia, zdecydowanie, osiągnięć w nauce, no i kochamy Cię, Kibi. Po prostu powodzenia w życiu. Tak, ziemia, cześć. Tak w skrócie. Wszystkiego dobrego, najlepszego, mordeczko kochana, trzymaj się. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia i tak miłości, naprawdę... pieniędzy, wszystkiego co najlepsze, dokładnie. Że mu się biznes kręci, że mrówki mu nie umierały, rosły. Viva. Dokładnie. Wszystkiego najlepszego, no. Wiemy, że Oskar lubi hodować zwierzęta, także życzymy mu powodzenia po prostu w hodowli tych zwierząt. Najgorzej jak syn przerośnie ojca. No właśnie, życzymy Oskarowi tego, żeby go przerósł w każdym możliwym, jak to się mówi? Aspekcie. Dobrze powiedział, ty jest mądry, jaki elokwentny jesteś. Bomba. Aspekcie, bomba. Tak, właśnie. Żeby miał dużo sukcesów i żeby był taki super, taki prawdziwy japoński 100%. Tak jest. Jak słyszycie, impreza powoli się rozkręca, a to oznacza, że na nas już czas. Jak to mówią, co się dzieje na imprezie, zostaje na imprezie, więc my, staruszki, powoli się ewakuujemy, zabieramy ze sobą kamerę. Wszystko po to, żeby goście i jubilat mogli wspaniale bawić się do białego rana, no bo przecież w dorosłość wchodzi się tylko raz. Nie znoszę marnować czasu. Dlatego stworzyłam dla Was miejsce, w którym znajdziecie wszystko, co potrzebne na Waszą uroczystość. Stylizacja dla Was i dla Waszych bliskich, stylowe dodatki, fantazyjne dekoracje, wspaniałe prezenty i wiele więcej. A wszystko na jednej platformie online. Nigdy wcześniej zakupy nie były tak łatwe i szybkie. Co więcej, dostawa pod same drzwi, a w środku produkty wpisujące się w najnowsze trendy. Wejdź na janahoska.pl i celebruj chwilę. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!